Chrześcijanie na całym świecie, z wyjątkiem kościołów wschodnich, obchodzą dziś uroczystość Bożego Narodzenia. O północy w Wigilię w kościele katolickim odprawiana jest uroczysta msza święta, tak zwana pasterka. W Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, gdzie zgromadziło się kilka tysięcy wiernych, przewodniczył jej papież Franciszek. No tak, elfy, śnieżynki, czy jak to woli, aniołki nam trochę pomieszały tutaj, proszę Państwa. Oczywiście już teraz, za chwilę będzie wypowiedź papieża Franciszka, który przewodniczył oczywiście uroczystej liturgii w Watykanie, ale myślę, że z przyjemnością wysłuchali Państwo także tej kolędy. Zapach rzeczywiście jest, ale proszę Państwa, to się wiąże z tym miejscem, w którym jesteśmy. Może tutaj właśnie nakarmić. No i nawet usłyszeć, proszę Państwa, tego pięknego osiołka, który domaga się chyba właśnie uwagi i pewnie kolejnej marchewki, której nie dostał od naszej ekipy. Zima głównie w południowych regionach. Ojejku, jak mi się tu krawat przykrzywił. To nie może tak wyglądać. Myślałem, że tak ma być. Tak? Nie, trochę może, ale nie aż tak. Przyklejmy jakimś obrazkiem. Pisać i dzwonić, że jak to zawiązał krawat krzywo. W Meksyku, w mieście Oaxaca, świąteczna tradycja to także festiwal rzodkiewki. Artyści amatorzy tworzą efektowne rzeźby z popularnego warzywa, które, jak okazuje się, jest świetnym materiałem dla rzeźbiarzy, wśród których najwięcej jest ogrodników. Wykorzystują w swoich projektach motywy religijne, społeczne, a nawet polityczne. Powstające kompozycje różnią się wielkością, ale wszystkie wykonane są tylko z rzodkiewek. Sowa ukryta przez tydzień między gałązkami świątecznej choinki. Taki naturalny dodatek do bożonarodzeniowego domowego wystroju odkryła pewna rodzina z Atlanty. To właśnie ta sowa, już zdemaskowana. To, że ukrywa się między gałązkami trzech świątecznych drzewek ustawionych w tym domu, wydało się przez skargę dziecka, bo przybiegło zapłakane do rodziców, twierdząc, że jedna z choinkowych ozdób je straszy. Pomimo otwartego na noc okna, sowa nie chciała wylecieć na zewnątrz. Z domu wywieźli ją więc dopiero pracownicy wezwanego na miejsce ekopatrolu. Rodzina twierdzi, że ptak daleko nie odleciał, bo słyszą w pobliżu pohukiwanie sowy. Co mówią lekarze o tym, że podatku jak najbardziej są za, żeby ten podatek wprowadzić, bo spożywamy zdecydowanie za dużo cukru. Podatek od cukru jest bardzo ważną inicjatywą i tak jak inne podatki w tym zakresie, na przykład podatek figowy właśnie od wszystkich tych niezdrowych rzeczy, papierosów, alkoholu, i to są elementy wpływania na... Podatek od cukru jest bardzo ważną inicjatywą i tak jak inne podatki w tym zakresie, na przykład podatek figowy właśnie od wszystkich tych niezdrowych rzeczy, papierosów, alkoholu. I jeszcze Chiny i pierwsze międzynarodowe zimowe zawody pływackie w odkrytym basenie przy temperaturze powietrza minus 20 stopni Celsjusza. Do miasta Shuangyashan w północno-wschodniej części Chin zjechało aż 200 zawodników, m.in. z Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Republiki Południowej Afryki. Do wyboru mieli wyścigi pływackie na dystansie 100 i 200 metrów. Ubrani w grube zimowe kurtki, kibice zapewniali co prawda gorący doping, ale zawodnicy sami też dbali o to, żeby się rozgrzać i polewali się w tym celu lodowatą wodą.